Dzień dobry Państwu, witam ślicznie po raz kolejny na moim cudownym kanale. Dzisiaj pewnie będzie paczka za 700 tysięcy monet. Będziemy coś robili z SBC, nie pamiętam co w sumie, bo nawet nie sprawdzałem co wyszło o 19. Zmiany w składzie to na pewno. Nie będę jeszcze dzisiaj nic kupował, ponieważ jeszcze mi się rzeczy sprzedają na rynku, więc jeszcze wszystkich pieniędzy nie mam. Ale no, taki jest plan, żeby otworzyć paczkę, zrobić SBC, pograć. O, na pewno zagramy też ten turniej, który wyszedł. Jest turniej przyszłych gwiazd i za wygranie 10 spotkań macie i expa, i paczki, więc sobie to na pewno dzisiaj zrobimy. Wstawcie paczkę w górę, subskrybujcie kanał w News codziennie. To jest Dailwin. W ramach, że tak powiem, dowodu sprzedałem Jaszyna po 1 855 000 i sprzedaje mi się aktualnie Theo Hernandez. Wystawiam go ponownie, ponieważ wystawiłem go za 5 200 000 i się nie sprzedał. Aktualnie jest najtańszy za 5 380 000 chyba, więc mój jest najtańszy. Nie wiem, czy się sprzeda, mam nadzieję, że tak. Wiadomo, stracę na nim pieniądze, no ale no niestety na tych kartach będę tracił cały czas, no bo one praktycznie aż tak bardzo nie rosną, a tracę na podatku 5-10% EA Tax. Tak to wygląda i co, proszę Państwa, najpierw sobie zobaczmy, co wyszło w SBC. Z tego, co pamiętam, wyszło to SBC o Team of the Group Stage WW i nie WW, ZKW i Versus, więc sobie oczywiście zrobimy. Oprócz tego zrobimy sobie również 20x82+, pik 85+, do wyboru. Także pik gotowy, składzik przepalony. Proszę Państwa, zobaczmy, ostatnio mieliśmy w tym wyborze 3 karty versus do wyboru. Zobaczymy, czy tym razem może nam 3 karty Team of the Group Stage i albo 3 karty zimowe. Co będzie w środku? Coś niesamowitego. 4 karty do wyboru. I znowu to nie jest nic niesamowitego. No wiadomo, biorę oczywiście Mukiele, no bo rating najbardziej mnie interesuje. No jest to karta warta 50 tysięcy monet. Jesteście chuj bardziej. Trochę gorzej niż ostatnio, ale no, spodziewałem się tego po trochu, także... Nie ma problemu. Dobra, zagrajmy sobie pierwszy meczek w tym pucharze, bo ten puchar jest akurat przyjemny. Mogę wam pokazać mój progres w tym pucharze. Jak widzicie sami, mam wygranych meczów 5-5 aktualnie, także mam już zgarnięte 500 expa. No i teraz po prostu mam aktualnie do rozegrania 5 spotkań. Jeśli wygralibyśmy dzisiaj wszystkie 5 spotkań, to mam wszystkie te nagrody plus dwóch piłkarzy 86+, więc mógłbym się postarać dzisiaj. Takim gram składem. W wymaganiach składu są dwie karty Future Stars, więc jest to Lamptey oraz pani Pina. No i co? No wrócił Lucio do składu, potem jak sprzedałem Jaszyna, dałem Davisa na LO, póki co tak to będzie wyglądało. A propos też Lautaro Martineza, Inter wygrał z Atletico, więc Lautaro dostanie upgrade plus 1, także jeśli ktoś zrobił, to może się spodziewać właśnie upgrade'u na tej bardzo ładnej karcie. Mecz pierwszy. Oczywiście przypomnę, że te mecze towarzyskie trwają bardzo krótko, bo tutaj czas jest troszkę wykrócony w tych meczach. Alisson, Totti, Bisek, Van Dijk, Kimmich, Kunda, Nanji, Ronaldo Nazario w ogóle to leci. Bobby, Sir Bobby. Czy on coś tu zrobi śmiesznego? Wejdźmy w pole karne, podanko. Leo Messi. Mogłem uderzyć po drugim słupku. Nie wiem, czy uderzyłem po krótkim. To była zła decyzja. Ustawiłem sobie jako herb to logo Ligi Mistrzów i jak jest wynik spotkania w lewym górnym rogu, to nigdy nie ma mojego herbu, bo jest cały biały. Taka ciekawostka. Leopold Messi, ale tu jest miejsca. Bobby Charlton, podanie do... To było do Miham. Miham! I broni Alisson Totti. Kurczę, to miało być podanie do Miham wcześniej. Bobby Charlton wchodzi w pole karne. Uderzenie i Alisson broni. Dota Alisson, powiem wam na razie. Ciężko go pokonać, kurczę, pieczone. I Bobby Charlton, piękna akcja. To ostatnie podanie było ryzykowne, powiem szczerze, ale opłaciło się. Opłaciło się, Bobby po prostu się nie myli. Ciężary. Oj, Nazario. Nie, no to nie może być. Ten strzał nie może zagrozić. Van Dijk. Van Dijk po tapinie, no. Jaki to on jest. No nic, pierwsze powoza nami. Szkoda, bo naprawdę mocno cisnęliśmy. 6 strzałów. On miał 2, więc kurde. Szkoda tej bramki po tapinie. Druga połowa przed nami. Lecimy. Okej, Bobby. Spokojnie. Cyk. Toni Kroos. I brameczka. Naprawdę fajne akcje mi chodzą w tym meczu. Muszę przyznać, że dużo podań i to faktycznie to wszystko ma sens. Bez, będzie szukał Nazario na tapina. Znajdzie? Znajdzie, no. Messi, no co za... Tapin. Przegrywam mecz po 3 tapinach. No nie. Zdarza się, niestety dzisiaj tych nagród za te wszystkie mecze w pucharze nie będzie, ale zaraz otworzymy sobie paczkę za 700 tysięcy monet, będziemy przeszczęśliwi. Panie i panowie, paczka za 4,5 tysiąca FC Pointsów, paczka warta 150 zł, to jest rozbój w biały dzień, moi drodzy. Trafiamy dwie karty Future Stars, to jest pewne, 35 kart 84 plus 5 kart 89. W środku będzie, ja coś czuję, że w środku będzie ikona Future Stars, nie wiem czemu, tak po prostu uważam. Lecimy, moi drodzy, 4,5 tysiąca FC Pointsów, czy będzie biało? Nie będzie biało. Niemcy LP, Matko Boska. A, to jest ból. Na razie ból to mam widząc tę paczkę niestety. A może ktoś sprawi, że nie będę cierpiał? Czy to jest Olise?
Trzeci o lisy. Nasze lisy nie jest złą kartą. Broń Boże, jeszcze na przykład jeszcze jest Nets. O, Messi! Mamy w razie czego fodery. Nie wiem, co z nimi zrobić. Pewnie sobie przypalimy na 8x20. Ta zawartość tej paczki nie uszczęśliwiła mnie. O, Zidane na wypożyczenie. To już mnie akurat uszczęśliwiło. Może kolejny Zidane? Nedwedzik. A w ostatnim piku do wyboru będzie jeszcze jeden Nedwed. Niektórzy mają w swojej galerii zdjęcie na przykład swoich zwierząt, swojej rodziny, drugiej połówki. Tymczasem tak wygląda zawartość mojej galerii. To całkiem przykre. I moi mili państwo, paczka 82 plus razy 20 gotowa, więc zobaczymy, czy przebijemy panią Hegerberg, która była ostatnio na streamie. Dobra, jeszcze mam tutaj mega paczkę do otworzenia za przepalenie najdroższego składu Cannavaro, bo pana Cannavaro pewnie będę robił mimo wszystko. Zobaczymy, czy będzie się lepiej spisywał niż taki Maldini, bo dałem mu mało szans. Tymczasem Trent Alexander-Arnold jako walkout, także miło. Witam ślicznie, na pewno się przyda. I paczka 82 plus razy 20, więc chciałbym zobaczyć barwy Future Stars, może nawet ikony Future Stars. Zobaczmy, jest Future Star, ok, to już jest plus. Heung-min Son nam tutaj przyniesie jakiegoś Future Stara, tylko pytanie, kogo nam przyniesie? Czy to będzie ktoś niesamowity, o mój Boże? Kurczę. No, przynajmniej mamy dwa walkouty, to już jest lepsza paczka niż ta, co było ostatnio, więc patrzmy na plusy. Powiem tak, paczka dupy nie urywa, mamy dwa walkouty, uzupełniliśmy sobie kilka kart, może być, może być. Meczek numer dwa, zobaczmy, z kim gramy tym razem. Co my tu mamy? Jaszyn na bramce, jest oczywiście Van Dijk, Zizou, Ginola, Beckham, Felix versus. Musimy coś wygrać, bo kurczę, wygrałem poza nagrywkami 5 meczów, zaczynam nagrywać i przegrywam pierwszy mecz. To jest dziwny zbieg okoliczności. Bobby. Kurczę, myślałem, że to fajnie uderzy. Okej, okay, Bobby. Ma dużo miejsca. Power shot. Prosto w środek. Chciałem po drugim słupku. Niestety, nie była to najciekawsza pierwsza połowa w historii. Koś oddał 0 strzałów i oddałem 2. Nice. Chyba będzie gol niestety. Casillas. Ja pierdolę, ja się zaraz autentycznie poddam. No i cóż, drugi mecz z rzędu przegrany po jakże fantastycznym spotkaniu. Fady, nie oddałem nawet strzału w drugiej połowie. Dobra, jeszcze jeden meczek sobie zagrałem, ale dzisiaj naprawdę, dzisiaj nie jest dobry dzień na granie w tę grę. Znaczy nie wiem, jaki jest dobry, ale dzisiaj jest naprawdę wow. Pik, jeden z trzech, 85+. Spójrzmy, czy będzie kolejna karta Future Stars, może coś niesamowitego. Diakite, Modric, Grealish. Wezmę Diakite, żeby podbić rating. Tyle. I ostatni pick, jeden z trzech, 85+. Spójrzmy, czy nie duplikat Future Stars do naszej kolekcji kart Future Stars. Toni Kroos i brąz. Brakuje Parejo. W takim piku brakuje, żeby zamiast Onalne był Parejo. I to jest pick najlepszy na świecie. Coś pięknego. Dobra, wygrajmy mecz dzisiaj może, co? Taki luźny pomysł ode mnie. I co, zagramy sobie w tym meczyku Elliotem zamiast panią Piną, ponieważ jakoś nie odczułem tej zajebistości panią Piną. A taki akcencik liverpoolowy. Spróbujmy. Wygrajmy mecz w piłkę nożną, bo dwie porażki w tych towarzyskich to jest całkiem przykry widok. Także spójrzmy, co ma nasz oponent w takim wypadku. Van der Sar, oczywiście Van Dijk, De Bruyne, Neto, Pina, Hansen. Mocny team. Harvey Elliott tutaj, proszę państwa, nam pomoże oczywiście. I meczyk będzie wygrany. Proszę bardzo, jest i on. Harvey Elliott pominął Udogi. Tak, nie będę się mówił o Udogi. Niestety nie wiem, jak się mówiło. Zapomniałem, przepraszam. Wow, to są te słynne fineski z PlayStyle Plusem po patchu. Dobra, jest team Merlin. Zobaczmy, co on potrafi. Niestety Kai Walker zniszczy każdego. O, Mia Ham. Pieprzony Van Dijk. Znowu, naprawdę ciekawa pierwsza połowa. Jeden do jednego w strzałach, ale dzisiaj meczycha, co? Dobra, Merlin, albo Merlin, Leroy Merlin. Podanie, niepotrzebny był ten pas. Okej. Okay. Harvey Elliott, on jest lewonożny. Ole zagranie, jaki strzał. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, czy jest lewo, czy prawonożny. Mówię to bez bicia, ale świetnie Harvey Elliott. Proszę państwa, bardzo ładnie. Playstyle z R1 wykorzystany, świetne uderzenie fineską. A nawet nie uderzałem fineską, to był zwykły strzał. Wygraliśmy mecz w piłkę nożną w dzisiejszym odcinku. Także chyba będzie nawet jakaś paczka dzięki temu, więc warto było wygrać ten mecz 1-0. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się dzisiaj wydarzyło. Wczoraj wygrałem wszystkie 5 spotkań na 5 możliwych. Dzisiaj ledwo wygrywam ten jeden mecz. Nie wiem, dziwne strasznie. Będzie paczka dwóch piłkarzy 85+, za zrobienie ukończeń codziennych. I za 6 winów mamy fajne paczki. Na sam koniec idealnie. No to otwieramy, proszę państwa. Piłkarz 84+, czy w środku będzie Future Stars? Niestety nie będzie, to będzie Hiszpan. To będzie Pepe
o rany Llorente. Miał chyba informę jakiś czas temu, albo będzie miał informę, bo strzelił dwie bramki, nie pamiętam. 2x84+. Nie będzie znowu. Kurcze pieczone. Stany Zjednoczone. SPO. Nie pamiętam. To była ta na L? Nie. Dun. 8-4. I ostatnia paczka na dwóch piłkarzy 85+. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Zobaczymy, co będzie jutro na kanale. Nie kończymy niestety na karcie Future Star. Skończymy na Hegerberg, prawda? No tak, a jest podwójny lockout, chociaż nie będzie podwójny lockout. No to kończymy na pani Hegerberg. 89 będzie na jakiś tam foderki i oczywiście duplikat, który sobie przepalimy później. Także dziękuję ci za oglądanie. Widzimy się oczywiście jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.